Obrazy spalili, poniszczyli krzyże, a księży gnoją w tiurmach i my nie mamy prawa się modlić. Wydaje mi się, że jest tu jakaś podłość ze strony naszych polskich przedstawicieli, inaczej być nie może. Pisaliśmy do Moskwy, do naszego ambasadora, który nie odpowiedział na list. Myślimy, że wszyscy się zaprzedaliście i nas, Polaków, nie ma kto obronić. Byłaby możliwość pojechać do Polski i zwrócić się do naszego pana Mościckiego, żeby coś pomógł, ale to jest niemożliwe. Prosimy was, aby w Winnicy otworzyli nam kościół i dali księdza. Drodzy Państwo, to jest bardzo dramatyczny, pełen goryczy, wstrząsający list, który został wysłany 2 marca 1936 roku z Winnicy na Podolu przez miejscowego Polaka Jana Paciurkowskiego. A jego adresatem był polski konsul w Kijowie. I chciałem od tego cytatu rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie. Spotkanie Piekło Polaków w Sowietach, podczas którego postaramy się Państwu powiedzieć, co polskie władze wiedziały o straszliwych prześladowaniach Polaków w Związku Sowieckim w latach 30. i co w tej sprawie zrobiły. A dzisiaj głównym bohaterem naszego spotkania będzie profesor Robert Kuśnierz w środku. Autor książki, która jest dzisiaj naszym pretekstem do naszej dyskusji, naszego spotkania, właśnie Nas Polaków nie ma co bronić. Nie przez przypadek wybrałem ten cytat właśnie z tego listu na początek. A współdyskutantem będzie znany Państwu świetnie profesor Mikołaj Iwanow. Autor szeregu prac pionierskich na temat operacji polskiej NKWD i innych prześladowań Polaków w Sowietach. Ja dzisiaj, drodzy Państwo, występuję w roli podwójnej, bo z jednej strony będę prowadził to spotkanie, a z drugiej strony kieruję fundacją Rodacy 37, która zajmuje się upamiętnianiem zbrodni na Polakach w latach 30., przede wszystkim operacji polskiej. I jestem absolutnie dumny i chciałem bardzo podziękować publicznie panu profesorowi, że mieliśmy zaszczyt i że pan profesor napisał tą wspaniałą książkę. Gratulacje. Jest to opowieść o tym, co właśnie polskie władze wiedziały na temat prześladowań Polaków w Sowietach. I chciałem rozpocząć od podziękowań olbrzymich dla Instytutu Pamięci Narodowej. I drodzy Państwo, nie jest to tylko kurtuazja, która nakazuje mi podziękować gospodarzom dzisiejszego spotkania, którzy nam udostępnili swoją salę na naszą dyskusję, ale rzeczywiście w ostatnim roku, półtora, między innymi głównie dzięki prezesowi Jarosławowi Szarkowi, Instytut Pamięci Narodowej zrobił olbrzymie, bardzo dużo naprawdę na rzecz zbadania i upamiętnienia operacji polskiej, tego ostatniego zapomnianego ludobójstwa na narodzie polskim. Także bardzo dziękuję Instytutowi Pamięci Narodowej. I drodzy Państwo, ja mam dzisiejszy scenariusz będzie taki. Ja jeszcze dwa słowa powiem, potem profesor Iwanow powie taki krótki wstęp, bardzo krótki o operacji polskiej. Potem profesor Kuśnierz przedstawi swoją książkę i główne założenia. Krótka debata między naszymi panelistami, a potem najważniejsza część spotkania, czyli głosy Państwa, dyskusja z publicznością. I teraz bardzo Państwa proszę, żebyście nie opuszczali za wcześnie sali, gdyż jest to w Państwa interesie, gdyż na koniec będzie konkurs. Mianowicie przyniosłem 3 egzemplarze książki i będziemy zadawali pytania i 3 laureatów wyjdzie dzisiaj z książką z autografem. No dobrze, drodzy Państwo, także o czym dzisiaj będziemy dyskutować? To będziemy rozmawiać o czymś, co znalazło się poza marginesem pamięci narodowej Polaków, niestety, mianowicie o losie naszych współbraci, którzy zostali po traktacie ryskim podpisanym w 21 roku po wschodniej stronie granicy. Ocenia się różnie, od kilku do 800-900 tysięcy do nawet 1,5 miliona Polaków zostało pod jarzmem bolszewickim i na nich spadły represje niemal natychmiast. Zaczęto od polskiego kościoła, od polskich elit, potem w roku 32 około kilkudziesięciu tysięcy Polaków padło ofiarą wielkiego głodu, o czym się bardzo mało mówi, bo to wydaje się, że to tylko Ukraińcy. Nieprawda. Polacy, którzy mieszkali na terenach Ukrainy, również ginęli w trakcie tego potwornego ludobójstwa.
Potem w latach 35-36 nastąpiła fala deportacji na masową skalę z tego pasa przygranicznego i do Kazachstanu wywieziono nawet 100 tysięcy naszych rodaków. Olbrzymia część z nich nigdy nie wróciła. No a wreszcie apogeum tych straszliwych prześladowań, operacja polska NKWD w latach 37-38, kiedy strzałem w tył czaszki uśmiercono, no i tutaj też są rozmaite cyfry. Wiemy na pewno o tym, że ponad 100 tysięcy zostało zgładzonych, ale historycy uważają, że te represje dotykały również dzieci, żon represjonowanych i zamordowanych, więc mówi się nawet, że może 200 tysięcy ofiar było operacji polskiej NKWD. Obaj nasi dzisiejsi paneliści robią sporo, żeby zmienić ten stan rzeczy, żeby operacja polska NKWD i inne te prześladowania jednak znalazły się swoje miejsce w tej pamięci historycznej Polaków. I oddaję teraz głos profesorowi Nikołajowi Iwanowowi, krótko, czym była operacja polska NKWD, a potem głos będzie miał profesor Kuśnierz. Wszyscy na stojąco. Nie, no może już teraz to jest tak nieformalne. To już... Nie, może ja już tu sporo mówiłem, co to jest operacja polska i na pewno ja widzę tu bardzo dużo znajomych twarzy. Mnie się nie chce powtarzać, ale Piotr Zychowicz rozpoczął z tego listu z Winnicy. Ja jestem świeżo z dzisiejszej Winnicy. Razem sam z telewizją, myśmy tam jakiś film dla telewizji kręcili. Ja spotkałem się z miejscowymi Polakami, z dziećmi, wnukami, tych ludzi, którzy kiedyś zginęli. I gdyby wam przedstawić, co to jest operacja polska? Jeden z rozmówców powiedział mi coś takiego, co no, mnie się wydaje, że nikogo tu na sali nie może zostawić obojętnych. On powiedział mi coś takiego, wie pan, my dopiero teraz zaczynamy przestawać się bać, że my jesteśmy Polakami. Operacja Polska posiała w tych ludziach strach bycia Polakami. Jak jedna z moich rozmówców kiedyś mówiła coś takiego, ojciec wrócił z pracy i powiedział, dzieci, pamiętajcie, my już nie jesteśmy Polakami, nie mamy prawa rozmawiać w języku polskim. Musimy ukrywać i nikomu nie mówić, że jesteśmy Polakami, bo mogą nas zabić. I przez wielu, wielu lat te setki tysięcy, miliony Polaków żyli w tym strachu. Najpierw ich wysiedlano na Kazachstan. Później ich w czasie operacji polskiej mordowano. Później zesłano. Później częściowa rehabilitacja. Później byli potrzebni, to wpisywali ich do armii Berlinga, no bo trzeba było Polskę komunizować. I tymi niedobitkami tych Polaków trzeba było pozatykać te dziury w komunizmie polskim. Ale istota tego, jak powiedziała jedna z moich rozmówczyń tych operacji polskiej, że Polacy na zawsze weszli do historii Związku Sowieckiego, tego państwa, które już nie istnieje, jako swoiści Żydzi tego ustroju, których mordowano na potęgę mniej więcej w ten sam sposób, jak Hitler mordował Żydów na terenie III Rzeszy i całej Europy. I to jest to, co dopiero bardzo powoli, no sporo się dzieje, no i ta książka jest dowodem tego, że coś się zmienia. Jest już jakieś broszury dla szkół i inne książki pojawiły się, parę filmów na ten, a nadal za mało. Nadal mnie się wydaje, że kiedy przyjeżdżasz tam i spotykasz się z dziećmi i wnukami tych, którzy zginęli w tym czasie, nadal na ich twarzach jest takie pytanie, dlaczego Polska jeszcze nic nie robi? Dlaczego Polska nadal zapomniała o tym ludobójstwie, co się stało tu za Zbruczem, tu za Bugiem? No, to jest krótko, ale później możemy bardziej porozmawiać.
Dobrze, to w takim razie, drodzy Państwo, po tym krótkim wstępie profesora Iwanowa prosimy teraz autora, profesora Kuśnierza, o krótkie przedstawienie założeń książki, a potem przechodzimy do dyskusji panelowej. Ja również na początku postoję. Szanowni Państwo, dobry wieczór. Bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Dziękuję za tak liczne przybycie. Szanowni Państwo, jak tutaj pan redaktor Piotr Zychowicz, a później profesor Nikołaj Iwanow już wspomnieli, jest na pewno za mało tych różnych publikacji, różnych działań mających na celu całkowite naświetlenie właśnie historii Polaków w Związku Sowieckim w latach międzywojennych. Oczywiście trzeba tutaj od razu powiedzieć, że na temat represji wobec Polaków, na temat deportacji, na temat samej właśnie wielkiej czystki, operacji polskiej już powstało wiele, może niewiele, ale kilka naprawdę bardzo wartościowych publikacji. No tutaj w pierwszej kolejności należy wymienić właśnie pracę pana profesora Nikołaja Iwanowa, także wcześniejsze prace na przykład Henryka Strońskiego. No również nie możemy zapominać o IPN-ie, przecież w ramach ósmego tomu wydawnictwa Polska i Ukraina w latach 30., 40. XX wieku ukazał się właśnie tom poświęcony operacji polskiej. No oczywiście prace Tomasza Zomera też należy tutaj o nich wspomnieć. Natomiast ja mówię tutaj o tych pracach polskojęzycznych tylko, bo wiadomo, w języku rosyjskim czy angielskim powstawały również bardzo istotne publikacje. Szanowni Państwo, natomiast w tych wszystkich publikacjach generalnie jest historia właśnie Polaków represjonowanych. Tam generalnie w zarysie tylko możemy przeczytać, w jaki sposób, czy w ogóle władze II Rzeczypospolitej, czy nasi dyplomaci, pracownicy urzędów konsularnych, czy eksponenci wywiadu, po pierwsze, czy cokolwiek wiedzieli o tym, co się dzieje z Polakami, a po drugie, czy coś z tą wiedzą robili. Więc ta książka właśnie ma na celu, no w zasadzie jest to zbiór dokumentów, tak na dobrą sprawę, ma na celu naświetlenie tejże problematyki. Proszę Państwa, książka, w książce, tak już powiedziałem, jest opublikowanych 116 dokumentów. To są materiały wytworzone przez polskich dyplomatów, urzędników konsularnych, a także przez eksponentów wywiadu. Najwięcej materiałów zostało, znaczy wytypowanych do tej książki, które wcześniej zostały opracowane przez pracowników konsulatów Rzeczypospolitej na Ukrainie. No, wynikało po prostu to z tego, że po pierwsze na Ukrainie była największa mniejszość polska. Tutaj redaktor Zychowicz powiedział, no, zgodnie z spisem ludności z 26 roku na terenie Związku Sowieckiego mieszkało prawie 800 tysięcy Polaków. Podkreślam, były to oficjalne dane, z czego prawie 500 000 mieszkało na Ukrainie, więc najwięcej Polaków mieszkało na Ukrainie. Poza tym na Ukrainie mieliśmy dwa konsulaty. Poza tym, no tutaj inna kwestia to, że na Ukrainie według mnie pracowali lepsi analitycy systemu sowieckiego, o których tutaj zapewne będziemy mówili w dalszej kolejności. I szanowni Państwo, jeszcze tak, żeby zamknąć tę część, chciałem powiedzieć o bazie archiwalnej. Otóż materiały pochodzą w zasadzie z czterech archiwów. Jest to Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe w Moskwie.
a także Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie. Jeżeli chodzi o Moskwę, no to jak Państwo zapewne wiecie, w zespole, zwłaszcza o numerze 308K, znajduje się bardzo pokaźny zbiór materiałów właśnie polskiego wywiadu, a także polskiego MSZ-u. Nadal te materiały właśnie tam są przechowywane i również, no tak jak już powiedziałem, one są bardzo ciekawe i bardzo wartościowe. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o strukturę książki i dziękuję bardzo i przechodzimy do drugiej części, rozumiem. Kasiu, przede wszystkim trzymaj się mocno i nie choruj, ponieważ jeżeli ciebie nie będzie, to i mi niczego nie trzeba i nie będzie do kogo i do czego wracać. Napisz do konsulatu, że zmuszono mnie do napisania oświadczenia, że zostałem zaciągnięty do organizacji szpiegowskiej w 28 roku podczas wydawania mi paszportu. 3 doby zmuszali mnie do stania na nogach i nie dawali mi spać. Opuchły mi nogi, ból nie do wytrzymania i ja nie wytrzymałem. I napisałem, żeby otrzymać czasową ulgę. Wszystkie drobnostki sprzedaj, zostaw tylko to, co niezbędne. Uprzedź Kostię, żeby się trzymał mocno i sama się trzymaj. Jest to, drodzy Państwo, list Polaka Juliana Wesołego, napisany 4 lutego, czyli w trakcie największego apogeum operacji polskiej z więzienia sowieckiego 4 lutego 1938 roku. Panie profesorze, zaraz będziemy rozmawiali o wielkiej polityce, o paktach międzynarodowych, polityce Polski wobec Sowietów, ale zacznę od takiego pytania ludzkiego czysto, to znaczy ten dokument, który mną absolutnie wstrząsnął i wiele innych dokumentów tego typu zawartych w pańskiej książce, no to obcował pan niewątpliwie z wielką tragedią ludzką i proszę powiedzieć, jak ta wyglądała ta praca nie tylko od strony właśnie warsztatowo-badawczej, ale co pana najbardziej poruszyło, wstrząsnęło, który dokument zrobił na panu największe wrażenie? Wydaje mi się, no, ten dokument, który tutaj pan przed chwilą przytoczył, był jednym z takich właśnie dokumentów, dlatego że, proszę państwa, jest to naprawdę jeden z nielicznych dokumentów, który dotarł do, no w tym przypadku do polskiego wywiadu, bo dokładnie szef placówki wywiadowczej X-37 Jerzy Kamiński, ta placówka wtedy w 1938 roku działała już w Moskwie, więc oficer polski, który oficjalnie był urzędnikiem ambasady, otrzymał właśnie ten list. I ten list, szanowni państwo, w archiwum znajduje się w oryginale, zachowała się jeszcze oryginalna klisza. Czyli zrobiono po prostu zdjęcie i później na maszynie przepisano. Jeżeli popatrzymy sobie na zawartość polskich archiwów, no to takich materiałów z okresu Wielkiej Czystki, z okresu Wielkiego Terroru, czyli z lat 37-38, czyli wtedy, kiedy Operacja Polska była realizowana, jest naprawdę niewiele. Tak na dobrą sprawę jest to jedyny list z sowieckiego więzienia, który no, udało mi się znaleźć w polskim archiwum, który no, najlepiej świadczy o tym, że informacje do polskich przedstawicieli w sprawie właśnie tego, w jaki sposób zmuszano Polaków do przyznawania się do rzekomych właśnie win, do uczestnictwa w tak zwanej polskiej organizacji wojskowej, jak to wszystko właśnie wyglądało. Natomiast inny dokument, który rzeczywiście jest tym dokumentem, który przez który możemy, jak to pan redaktor wspomniał, możemy zobaczyć człowieka, jest ten dokument, który pan na samym początku przytoczył, a który posłużył mi za taki wzór do tego głównego tytułu. Nas Polaków nie ma kto bronić, gdzie jest właśnie mowa o, ten dokument właśnie oddaje to, co czuli Polacy mieszkający w Sowietach.
wywożeni, deportowani. Ten dokument wcześniej powstał przed wielkim terrorem w roku 1936, czyli wtedy, kiedy deportacje miały miejsce ludności polskiej. I ten dokument właśnie jest takim uzewnętrznieniem tego olbrzymiego żalu, że Druga Rzeczpospolita no, niespecjalnie się interesuje losem rodaków na wschodzie. Właśnie pan wcześniej napisał bardzo podobną książkę, przygotował, to znaczy zestawienie dokumentów dotyczących też Wielkiego Głodu i tego, co polskie placówki dyplomatyczne wiedziały na temat tej tragedii, i tam też był ten wątek. Prawda? Tam też były takie nieprawdopodobne poczucie goryczy wobec tego, że jest tak blisko na wyciągnięcie ta wymarzona, kochana Polska i ta Polska nas pozostawia sam na sam z tym potworem bolszewickim. Myśmy już trochę przed spotkaniem dzisiaj z profesorem Iwanowem też na ten temat dyskutowali i to jest to chyba najważniejsze pytanie dzisiejszego naszego wieczoru. Panie profesorze, czy rzeczywiście Polska ich zawiodła? Czy można było coś zrobić? Jak pan to widzi? Czy tutaj było jakieś pole dla Polski, dla manewru? Czy też na przykład oni rzeczywiście zostali przez Drugą Rzeczpospolitą w pewnym sensie pozostawieni na pastwę losu? Trzeba od razu powiedzieć, że w Polsce wśród rządzących wiedziano, co się dzieje w Związku Sowieckim. Informacja była. I ja naprawdę nie zazdroszczę tym ludziom, którzy mogli coś zrobić, ich sytuacji. Bo podejrzewam, że cały czas w odpowiednich instytucjach, którzy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w wywiadzie, w wojsku, w rządzie, cały czas trwali dyskusje. Wyobraźcie, gdyby Polska zaczęła coś robić, zaczęła protestować, zaczęła, ja nie wiem, wysyłać tam Czerwony Krzyż czy coś takiego. Czy to mogło być potraktowane przez ówczesne władze Związku Sowieckiego na dowód tego, że oni mają rację, że mordują Polaków? Że to byłoby dla Stalina potwierdzeniem winy Polaków. Tak prawdopodobnie myśleli w tym momencie, no, ci ludzie, którzy stali u kierownictwa II Rzeczypospolitej. Tak podejrzewam. Czy Polska mogła coś zrobić? No porównajmy to, co zrobiła Rzesza Niemiecka. Wtedy, kiedy, bo Niemców też prześladowano, nie w ten sposób oczywiście. Te represje wobec Niemców były o wiele bardziej łagodne. Tym bardziej, że Związek Sowiecki zależał od Niemiec. Cały przemysł wojskowy Związku Sowieckiego był uzależniony od Niemców. Niemcy pomagali, no wiecie, to była cała współpraca. Jedna z historyczek, no jeden z historyków rosyjskich napisał taką książkę, Julia Kantor, która nazywa się Zaklęta przyjaźń. O tym, jak Niemcy pomagali Związkowi Sowieckiemu budować swój potencjał wojskowy, głównie tam na Syberii. Ale Niemcy rzeczywiście zaczęli pomagać. Kłodującym niemieckim rodzinom wysyłali pomoc finansową. Ja już nie pamiętam, to chyba było kilkadziesiąt marek, ale w całym Związku Sowieckim bardzo prężnie działali, no powiem tak, peweksy. Wiecie, co to są peweksy? To się nazywało przed wojną w Związku Sowieckim torksiny. Tylko w tych torksinach sprzedawano chleb, masło, no to wszystko, co, żeby nie umrzeć z głodu. Ale czym można było płacić? Nie tylko dolarem, bierze ktoś, nie tylko marką niemiecką, ale ktoś mógł przynieść obrączkę, ktoś mógł przynieść łańcuszek złotym. Wszystko wartościowe, co można było wymienić. W taki sposób działali te torksiny. Wielu osób udało się przeżyć to. Polska nie zrobiła nic. Ale czy mogła coś zrobić? To jest pytanie, na które mnie się wydaje, że nie ma odpowiedzi. Raczej skłaniam się k temu, że nie mogła nic zrobić. Dlatego, że ambasada, konsulaty polskie
to wyglądali w latach 30. jak takie oblężone twierdze. Wysyłanie dyplomatów na wschód było traktowane jak wysyłanie na wojnę. Ja czytałem wspomnienia polskich dyplomatów, którzy mieszkali w Mińsku. Z rodziną nie można było przyjechać. Mieszkali w tym samym pokoju, w którym w dzień pracowali. Możecie sobie wyobrazić. Składali te stoły, których przyjmowali petentów w dzień, rozkładali łóżka i tam mieszkali praktycznie. Nie było mowy o tym, żeby w tym konsulacie dyplomat mieszkał oprócz ambasadora czy konsula generalnego. Oczywiście on miał pokój swój. Ale reszta dyplomatów, po kilka osób mieszkali w pokoju. Warunki, które stworzyli dla tych dyplomatów, były nie do zniesienia. Brzmi to jak kawał, ale kiedy w konsulacie w Mińsku zepsuł się kran, to oni po prostu nie mogli nareperować ten kran. Bo każdemu, komu oni dzwonili do hydraulika, bał się przyjść do konsulatu polskiego. No bo od razu to jest oskarżenie o współpracę z wywiadem polskim. Człowiek, który szedł w Mińsku obok konsulata polskiego, to zawsze przechodził na drugą stronę ulicy. Bo bał się, żeby nawet przejście obok konsulatu nie zauważyli NKWD-ści. No i wtedy konsul generalny zadzwonił do NKWD i poprosił, przyślijcie waszego hydraulika. W ten sposób nareperowali kran. W konsulacie w Charkowie zablokowali wyjazd samochodem. Samochód nie mógł wyjechać. W raportach polskich dyplomatów i pojawia się taka nutka o tym, że niedługo u nas w konsulacie nie będziemy mieli co jeść, bo nie możemy wyjść, żeby zakupy zrobić. W taki sposób byli traktowani polskie przedstawiciele. Trochę to polepszyło się po 1932 roku, o tym na pewno kolega powie. Właśnie, no bo podpisali tam porozumienie, ale to Mikołaj, właśnie. Ja muszę powiedzieć, że żartowaliśmy przed spotkaniem. Nie, o czymś innym mówię, że właśnie dyskutowaliśmy więcej na ten sam temat i ja powiedziałem, że z profesorem Iwanowym zgadzam się w 99% spraw, ale w tej jeden, to jest ten 1%, to jest to jednak, wydaje mi się, że Polska pewne miała możliwości do interwencji, ale nie chcę wychodzić ze swojej roli prowadzącego. Oddam głos autorowi książki. W swojej książce pan, panie profesorze, pisze o kilku powodach, dla których Polska zdecydowała się nie interweniować. Może zacznijmy od tej wielkiej polityki. Jaki wpływ na to miało podpisanie paktu z Sowietami w 1932 roku? Oczywiście. Zanim do tego jeszcze przejdę, chciałem jeszcze tak kilka słów odnośnie tego, co powiedział przed chwilą pan profesor Iwanow. Polska, tutaj właśnie mówimy o tym, że Polska wiedziała, tylko że, no tak, wiedziała, tylko że proszę Państwa, musimy mieć całkowitą świadomość, że mówimy tutaj, przynajmniej w tej książce, ja poruszam okres 1935-1938. I tutaj mówimy z dwoma różnymi rodzajami represji. W latach 1935-1936 mają miejsce wywózki polskiej ludności albo deportacje. Z różnych miejsc i w różne miejsca. No generalnie z Ukrainy, z Białorusi wywożono, z zachodniej części Ukrainy wywożono na wschód ukraiński, a także później na Sybir i do Kazachstanu. Więc jeżeli mówimy o tej pierwszej fazie represji, czyli z lat 1935-1936, to tutaj rzeczywiście władze polskie, można powiedzieć, no, miały bardzo dobre rozeznanie, czyli wiedziano, że, znaczy oczywiście nie wiedzieli o tym, ile dokładnie osób zostało wywiezionych, dokładnie do jakich miejscowości, ale znano przynajmniej regiony, gdzie, do których miejsc Polaków się zsyła. Natomiast wiedziano też, że ta akcja jest masowa. No, na przykład nasi dyplomaci, urzędnicy konsularni w 1935-1936 roku podkreślali, że polskość rozumiana jako zbiorowiska ludności polskiej, na przykład na Ukrainie, przestała już istnieć. Dlatego, że zostali przetrzebieni, zostali deportowani właśnie na wschód Ukrainy, który się wyludnił z powodu wielkiego głodu, który miał miejsce kilka lat wcześniej, albo właśnie do Kazachstanu.
Natomiast jeżeli mówimy o operacji polskiej, czyli brutalnym rozstrzeliwaniu Polaków, a także ponownie deportowaniu, to tutaj wiedziano, że ma miejsce kolejna faza represji. Wiedziano, że więzienia znowuż zostają zapełniane ludźmi również o polskich nazwiskach, o polskich korzeniach, również tych, którzy mieli polskie obywatelstwo. Natomiast, proszę Państwa, nie zdawano sobie sprawy, że następuje mordowanie ludzi. I to oczywiście dotyczy nie tylko naszych przedstawicieli, polskich przedstawicieli II Rzeczypospolitej, którzy pracowali na terenie sowieckim, ale także wszystkich innych. Ani polska służba zagraniczna, czyli dyplomatyczna, a także konsularna, ani polski wywiad nie posiadały informacji o masowym rozstrzeliwaniu Polaków. Zresztą nie tylko Polaków, dlatego że wielki terror w latach 37-38 to są różne represje. No, najbardziej krwawa to była ta operacja kułacka, również w latach 37-38 prowadzona. Także były inne operacje, operacja niemiecka, łotewska, operacja, która polegała na aresztowaniu i wywożeniu żon tak zwanych wrogów ludu, żon i dzieci wrogów ludu. Więc, Szanowni Państwo, nasi reprezentanci, którzy wtedy pracowali, wiedzieli, tak reasumując to, co już powiedziałem, że nastąpiła kolejna faza represji, że Polacy są aresztowani i zakładano, że prawdopodobnie są deportowani albo no, trzymani gdzieś tam w więzieniach. Niestety nie mieliśmy, nasz wywiad nie miał żadnego agenta jakiegoś wartościowego, na przykład w organach NKWD, który by taką informację mógł przekazać. Poza tym to, co powiedział pan profesor Iwanow, Szanowni Państwo, rzeczywiście w roku 1932 ta inwigilacja troszeczkę zmalała, ale później po zabójstwie Kirowa 1 grudnia 1934 roku ona cały czas stopniowo narastała. I tutaj całkowicie się zgadzam z tym, że warunki przebywania polskich dyplomatów i urzędników na terenie sowieckim przypominały jak warunki więzienne. Ci ludzie rzeczywiście pracowali no, w bardzo trudnych warunkach, a te represje, zwiększenie inwigilacji przeciwko polskim pracownikom konsulatów zwiększały się w odpowiednim stopniu, tym bardziej jak zwiększały się te represje. Rozumiem, że do tego jeszcze być może wrócimy. Natomiast teraz wracając do wielkiej polityki i do tego pytania, które tak, o pakt. Oczywiście, no tutaj można, dlaczego Polacy w ogóle nie zajmowali żadnego stanowiska, pomimo tego, że na pewno wiedzieli, że naprawdę dochodzi do czegoś bardzo złego, jeżeli chodzi o ludność polską w Sowietach. No tu oczywiście trzeba podkreślić, że wyznacznikiem polskiej polityki w stosunku do Związku Sowieckiego był rzecz jasna pakt o nieagresji z 1932 roku. Ten pakt, jak wszyscy wiemy, dwa lata później został przedłużony, więc generalnie wydaje mi się, że władze polskie starały się nie robić jakichś niepotrzebnych rzeczy, które by mogły jakoś narazić te relacje polsko-sowieckie, a sytuacja czy też podnoszenie kwestii polskiej, kwestii właśnie Polaków mieszkających w Sowietach, no było, mogło być taką właśnie kwestią, jedną z tych kwestii. Poza tym pamiętajmy, proszę Państwa, że II Rzeczpospolita pod względem narodowościowym całkowicie różniła się od Polski, w której teraz mieszkamy. Otóż co trzeci obywatel II RP był reprezentantem mniejszości narodowej. Więc w Warszawie zakładano, że jakieś akcentowanie praw mniejszości polskiej, a przecież traktat ryski tam na to generalnie pozwalał, artykuł 6, artykuł 7, zwłaszcza artykuł 7 przecież mówił o zapewnieniu Polakom określonych praw w Sowietach,
Więc akcentowanie tych kwestii no, mogłoby według Warszawy doprowadzić do takich symetrycznych działań ze strony sowieckiej. No i ostatnia rzecz, nie mniej istotna. Otóż w okresie Wielkiego Terroru do Polski przybyła rodzina Ryszarda Kosztosza. On pochodził ze Śląska, został akurat z Sowietów wydalony. I w pierwszym meldunku, który złożył wobec przedstawiciela władz polskich, powiedział, że został właśnie wydalony z Sowietów i taki los spotka wszystkich innych polskich obywateli albo osoby, które miały prawo ewentualnie do polskiego obywatelstwa. I wtedy, proszę Państwa, z pozoru taka no, zwykła sytuacja, jeden człowiek pojawia się na stacji granicznej, doprowadza do tego, że urzędy wojewódzkie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wszyscy zaczynają interesować się, piszą do polskich placówek, do ambasady, do konsulatów z zapytaniem, czy aby na pewno jest to prawdziwa informacja. No oczywiście dało się wyczuć w tych dokumentach, że oczywiście władze polskie nie życzą sobie i są bardzo zaniepokojone, jeżeli dojdzie do tak zwanego eksodusu ludności polskiej, którą po prostu traktowano jako taką skomunizowaną biedotę. Więc jakiś szerszy napływ ludności polskiej, represjonowanej ludności, która przeżyła kolektywizację, która przeżyła rozkułaczanie, która przeżyła wielki głód, która przeżyła deportację i być może właśnie przeżyła albo była dożyła jakimś cudem do 1937 roku, no, z punktu widzenia strony właśnie naszej, z polskiej, no, nie była to jakaś dobra perspektywa, więc stąd, proszę Państwa, rzeczywiście, no, biorąc to pod uwagę, rację ma właśnie Jan Paciorkowski, który napisał list do polskiego konsula, że Druga Rzeczpospolita kompletnie się może nie interesuje i nie chce w żaden sposób pomóc Polakom, którzy tam zostali. Tak, to muszę powiedzieć, że to są rzeczy bardzo bolesne, proszę Państwa, i trudne do przyjęcia, ale rzeczywiście tak było. Te dokumenty absolutnie pozostawiają co do tego wątpliwości. Argument pierwszy i drugi, o którym pan profesor mówił, czyli pakt, kwestie mniejszości, to są wszystkie kwestie dotyczące polityki. Można się o to spierać, czy mieli rację, czy nie mieli rację, ale to trzecia rzecz, o której pan powiedział, to jest absolutnie wstrząsające. To znaczy, i to widać w kilku dokumentach z tego tomu, że oni się obawiają, tak jak pan powiedział, że to jest ludność przesycona duchem bolszewickim, a więc zdemoralizowana, spauperyzowana, i że ci Polacy, tacy biedni, skomunizowani, krewni, przyjadą i będzie z nimi jakiś kłopot natury humanitarnej. I chyba jeszcze, o czym pan profesor nie mówił, był też problem, podejrzenie, że tam może być to najeżone agenturą, prawda? I mam teraz pytanie do profesora Iwanowa, który jest chyba najlepszym specjalistą od tego tematu. To znaczy, na ile te obawy były uzasadnione, na ile rzeczywiście Polacy, szczególnie z tego pasa przygranicznego, mówię o Podolu, Żytomierszczyźnie, o słynnych Nadberezyńcach opisanych przed Czarnieszewiczem, na ile ten eksperyment sowiecki rzeczywiście tą ludność zdemoralizował, na ile to oni się skomunizowali, na ile te obawy Warszawy były słuszne, że w przypadku interwencji przyjedzie jakaś taka Polacy nowego typu, homo sowieticus. Ta informacja, którą dostawali w Warszawie, ona była rzeczywiście nie do końca prawdziwa. W Moskwie jeden za drugim odbywały się procesy pokazowe. Sądzono popleczników Lenina. I co informowała rząd polski, dyplomacja polska? Że prawie każdy z tych wybitnych komunistów na ławie oskarżonych przyznawał się, że jest szpiegiem Polski. W Polsce również wiedziano o tym, że w pierwszym szeregu pod plutą egzekucyjną idą komuniści polscy. Komunistyczna Partia Polska została oskarżona o bycie
partią agenturalną, trockistowską i została rozwiązana. Prawie wszyscy komuniści, według moich danych, około 100 osób komunistów polskich przeżyło wielki terror. Praktycznie zostali zniszczone. Także w Warszawie również odbierano, że te represje antypolskie w pierwszym szeregu pod kulę kata idą komuniści. Jeżeli rzeczywiście ci wszyscy komuniści, którzy wczoraj zostali wymienieni na księży polskich i przed tym siedzieli w polskich więzieniach, będą wracać do Polski, to w Warszawie słusznie tego się obawiali. Ta informacja oczywiście nie była prawdziwa. Ja w tych swoich pracach specjalnie policzyłem, ile procent wśród rozstrzelanych, represjonowanych Polaków stanowili komuniści. Nie więcej niż 5%. Większość represjonowanych to są szlachta polska, nadberezińscy, jak powiedziałeś, właśnie chłopi polscy, nauczycielstwa, inteligencja polska, klasa robotnicza. Największe skupisko Polaków to jest Sankt Petersburg, 50 tysięcy. To jest najbardziej polskie miasto w Rosji w tym czasie. I Sankt Petersburg wyczyszczony był praktycznie doszczętnie. Myśmy policzyli, ile wśród aresztowanych Polaków w Sankt Petersburgu, około 90% aresztowanych było skazywane na karę śmierci. Także odpowiadając na to pytanie, Polska była nieprzygotowana, żeby przyjąć taką masę uchodźców. Polska nie była krajem bogatym, to trzeba było przyznać. Było bardzo wysokie bezrobocie i w Polsce słusznie obawiało się, że Polskę po prostu nie stać na przyjęcie kilkaset tysięcy uchodźców ze Związku Sowieckiego. Obawy, że to będą przede wszystkim komuniści, byli absolutnie niesłuszne, dlatego że większość represjonowanych byli właśnie ci Polacy, którzy nie poddali się sowietyzacji. Kiedy rozpoczęła się kolektywizacja tych dwóch mini republik, Marchlewszczyzna imienia na Ukrainie, na Żytomierszczyźnie i Dzierżyńszczyzny na Mińszczyźnie, to po kilku latach okazało się, że Polacy stawiają zaciekły opór wobec kolektywizacji. Wtedy, kiedy już na Ukrainie była skolektywizowana prawie 70% gospodarstw chłopskich, na Marchlewszczyźnie ten procent równał się gdzieś 15-20%. Ja o tym piszę tam w swoich książkach. I ja tam przypominam, kiedy pierwszy sekretarz komunistycznej partii Ukrainy, Stanisław Kosior, oczywiście Polak, składa sprawozdanie u Stalina. Stalin mówi mu, a co to jest za biała plama? I to tam Krępujec mówi, no to przepraszam, to jest polski rejon narodowościowy. Wtedy, no oczywiście to jest taka moja sugestia, wtedy Stalin zrozumiał, że te wszystkie pieniążki, ten cały wysiłek z komunizowaniem mniejszości polskiej, to jest pełzna niczym. Polacy nie komunizowali się. Może tą swoją tragedią ci Polacy za Bugiem, za Zbruczem zapłacili, że później w PRL-u, tu u was obecnych, ten system był najbardziej łagodny ze wszystkich krajów socjalistycznych, tak zwanych socjalistycznych. Że polski, bierutowski, gomułkowski, gierkowski komunizm w porównaniu z tym, co się działo w Czechosłowacji, Rumunii, na Węgrzech, był najlogotniejszy. I w tym również za to zapłacono krwią tych Polaków, którzy pierwszy stawiali tak masowy opór wobec sowietyzacji, wobec ich, powiedział, odpolszczenia. Bo idea była przekształcić Polaków w przede wszystkim patriotów sowieckich. Ideał Stalina był Polak, wróg II Rzeczypospolitej,
wróg patriotyzmu polskiego, ale mówiący po polsku. Początkowo oni nawet w tych republikach mini, nawet NKWD pracowało w języku polskim, możecie sobie wyobrazić. Mordowano nawet w języku polskim. Teatry polskie, sądy polskie. Teraz wyszła książka bardzo małym nakładem takiego Andrzeja Białego, na pewno nikt nie słyszał, no to jest też o Białorusi. On tam wyliczył liczbę organizacji polskich. Dziesiątki różnych organizacji polskich, czego tylko nie robiono. I w Akademii Nauk Instytut Polski, i w Mińsku, no bo w końcu Mińsk, oczywiście tam jest bardzo dużo, Wyższa Uczelnia Polska, Proletariacki Klub Polski w tym Mińsku, czego tylko nie było. Dziesiątki różnych organizacji. Tak, ja myślę, że drodzy Państwo, tu profesor Iwanow poruszył bardzo ważną sprawę. To znaczy jednym z powodów, dla których tak długo nie mówiono o operacji polskiej NKWD i w ogóle o tych represjach w latach 30. było takie ukształtowanie się takiego poglądu, że tam zabijano komunistów. Więc w zasadzie komuniści się między sobą wyrzynali, prawda? Więc czy to jest nasz problem? Pamiętam, że kiedyś właśnie nawet jeden z historyków taki, czy całkiem niedawno powiedział, po co się tym zajmować, bo to przecież tam KPP wyrzynano, no ale problem polega na tym, że rzeczywiście zaczęto od niewielkiej grupy komunistów, ale represje i te mordy rozlały się na całą społeczność Polaków, która liczyła pewnie nawet milion albo i lepiej. Ja pamiętam jeszcze z pierwszej książki profesora Kuśnierza taki obrazek, chyba to było u pana profesora, kiedy był głód na Ukrainie, tam gdzie mieszkali Polacy i mimo olbrzymich wysiłków pograniczników sowieckich do samej granicy z II Rzeczpospolitą podchodziły całe wsie polskie i w trakcie takie marsze głodowe to się nazywało. Z drugiej strony podchodzili Polacy z tych wsi po polskiej stronie i śpiewano religijne pieśni. No coś nieprawdopodobnego, to jest coś tak wzruszającego i naprawdę niesamowita historia. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy tych fazach polityki sowieckiej wobec Polaków, czyli najpierw próba sowietyzacji w postaci dzierżyńszczyzny i marchlewszczyzny między innymi, a potem wymordowanie, kiedy ta próba zakończyła się fiaskiem, to pytanie do profesora Kuśnierza, czy nasi dyplomaci, którzy byli w Kijowie, wcześniej w Charkowie, w Mińsku. W jaki sposób oni obserwowali te próbę sowietyzacji właśnie, te dwa mini PRL-e, które stworzono? Czy były jakieś kontakty między polskimi placówkami a dzierżyńszczyzną i marchlewszczyzną? I czy potem obserwowali ci dyplomaci, jak te dwa eksperymenty zostają krwawo zakończone? Czy to widać w dokumentach? Czy tutaj, szanowni państwo, oczywiście polskich dyplomatów interesowały eksperymenty, to było oczywiście naturalne. Natomiast już w momencie tworzenia marchlewszczyzny w połowie lat 20. zdawano sobie sprawę z prawdziwych celów tejże polityki. Bodajże konsul Adam Stebłowski napisał, że bolszewikom zależy na stworzeniu takiego piemontu polskiego komunizmu, który miał być oczywiście takim wzorem, taką alternatywą dla systemu II Rzeczpospolitej. Jeżeli chodzi o te właśnie regiony, polscy dyplomaci, urzędnicy konsularni od czasu do czasu jeździli do tych terenów. Ale no tutaj przede wszystkim no nie dawali się zwieść pozorom. Tam oczywiście odnotowywali, że na przykład jest jakiś polski teatr, że jest polska szkoła, że rzeczywiście jakieś nakłady większe idą, ale zdawano sobie sprawę, że cel tego jest jeden, po prostu propagandowy, żeby pokazać, że tutaj Stalin buduje jakąś inną alternatywę dla Polski. Natomiast no, najciekawsze są, szanowni państwo, według mnie relacje polskich pracowników polskiego MSZ-u z tak zwanych niezapowiedzianych wizyt, bo na przykład zarówno konsulowie Nkarszo Siedlewski i Stanisław Sośnicki byli właśnie z takimi wizytami na Marchlewszczyźnie. Otóż jeden z nich przyjechał, nie uzgadniał tej wizyty, no, robił to celowo, tak żeby po prostu zobaczyć, w jaki sposób naprawdę ten
ten system tam funkcjonuje. To była właśnie połowa lat 30., czyli przed likwidacją właśnie Marchlewszczyzny. Otóż okazało się, kiedy wszedł do przedstawiciela Rajwykonkomu, czyli Rejonowego Komitetu Wykonawczego, okazało się, że ani szef, ani jego zastępca nie zna języka polskiego, tylko sekretarz znał język polski, dlatego że był to potomek Polaków, którzy się byli zmuszeni podczas I wojny światowej właśnie się przenieść na te tereny za Zbruczem. Zauważył właśnie polski dyplomata, że na przykład nie było wcale tak dużo tych napisów w języku polskim. W szkole również nie rozmawiano w języku polskim. Natomiast ciekawe są też relacje Stanisława Sośnickiego, który był na przedstawieniach, akurat już nie mówię tutaj o Marchlewszczyźnie, tylko w polskim teatrze, czy też to były jakieś gościnne chyba występy w Kijowie, więc Sośnicki wtedy napisał, że to było po prostu poniżej krytyki. Aktorzy nie znali w ogóle języka polskiego, zresztą większość to wcale nie byli Polacy, tylko przedstawiciele innych narodowości, zwłaszcza Żydzi. Poza tym była bardzo słabej jakości gra aktorska i po prostu ludzie zapędzeni na siłę, bo dostawali darmowe bilety, żeby w tym uczestniczyć, wychodząc z tego przedstawienia, z tego polskiego komunistycznego teatru, twierdzali się, jak to napisał polski obserwator, w tym, że kultura rosyjska jest o wiele wyżej stojąca od kultury polskiej, bo skoro tacy marni aktorzy tam grali i uczestniczyli właśnie w jakichś przedstawieniach, to utwierdzali się w ten sposób, że jednak ta kultura rosyjska jest o wiele wyżej stojąca. Więc proszę Państwa, tak podsumowując ten wątek, w tych materiałach, które udało mi się jakoś tam analizować, tam to było naprawdę realne ocenienie faktu, tak, że to po prostu jest eksperyment, całkowicie eksperyment propagandowy, nie ma żadnego znaczenia, Stalin oczywiście nie kierował się jakimiś tutaj szlachetnymi intencjami. I jeżeli chodzi o likwidację, to zostało odnotowane w ten sposób, że po prostu przestały istnieć polskie rejony. Zresztą to w gazetach też opisano, więc to oczywiście nie była żadna tam tajna informacja. Natomiast później wywózki były z tych terenów, bo na przykład na jesieni 1935 roku 350 polskich rodzin z Marchlewszczyzny została deportowana na wschód Ukrainy i to w raportach bardziej wywiadowczych właśnie zostało odnotowane, że polskie rodziny zostały właśnie wywiezione na wschód. Drodzy Państwo, na koniec tej części dyskusji, zanim oddam Państwu głos, chciałem zapytać obu panelistów o dwie postacie historyczne. O Schwarz charakter główny tej historii i o pozytywnego bohatera. Zacznijmy od negatywnego, mianowicie Stalin. To jest coś, co zawsze mnie intryguje, panie profesorze. Mówię do profesora Iwanowa. Przed chwilą byliśmy w Marchlewsku, w Dzierżyńsku. Przeniesiemy się do Moskwy na chwilę, bo to jest coś intrygującego. W jaki sposób według pana profesora, co zadecydowało o tym, że Stalin wydał wyrok na Polaków? W dwóch słowach to trudno odpowiedzieć, bo to jest pytanie może. Jedyne miejsce, gdzie Stalin był za granicą, to był w Polsce. Razem, w Poroninie oczywiście. To wtedy Austria. Nigdzie więcej nie był. Przyjechał na zaproszenie Lenina i tam przez kilka miesięcy pod dyktando Lenina pisał swoją pracę, która później została uznana jako taka Biblia w sprawach narodowościowych. Książka nazywa się Marksizm i pytania narodowościowe. Uważał, że poznał Polaków.
Był, jego najbliższym przyjacielem był Dzierżyński. On bardzo przeżywał, kiedy Dzierżyński tak za wcześnie zmarł. I oni byli bardzo bliscy, to trzeba powiedzieć. I najważniejsza, nie zabił. Tak, i najważniejsza przyczyna, dlaczego Stalin tak, bo z ramienia międzynarodówki komunistycznej Stalin był takim sędzią do spraw polskich. Polscy komuniści, oni cały czas, polska partia komunistyczna, ja bym powiedział tak, ona była najbardziej demokratyczna partia w tej międzynarodówce komunistycznej. Tak jak między sobą kłócili się Polacy, mniejszościowcy, większościowcy, może ktoś z was wie, których później rozstrzelano w tym samym więzieniu i ktoś powiedział, a tu leżą mniejszościowcy, a tu leżą większościowcy. I niektórych nazywają, to są polscy bolszewicy, to są polscy mniejszewicy, ale wszystkich rozstrzelano. Ale Stalin z ramienia międzynarodówki był sędzią i cały czas był on znał ich wszystkich osobiście. I występował jako sędzia w tych sprawach. I na początku oczywiście on był zwolennikiem mniejszościowców, później to nie przeszkadzało mu tych Juliana Leszczyńskiego-Lęckiego, którego on zrobił pierwszym sekretarzem komunistycznej partii, również rozstrzelać. I Stalin doszedł do przekonania, że Polska, mnie się wydaje, że ta niechęć wobec Polaków idzie rzeczywiście od komunizmu, od jego niechęci wobec komunistów polskich. On, i mnie się wydaje, że tu on był niedaleko prawdy, że Polska Partia Komunistyczna najbardziej zarażona trockizmem, tak on uważał. Rzeczywiście w polskiej partii, no bo trockiści w Polsce działali legalnie praktycznie. Założyli tu swoje w Polsce. On wszystko on miał na swoim biurku. Wywiad mi to wszystko donosił. I jeszcze, kiedy on występował jako sędzia w tych konfliktach między polskimi komunistami, on przyzwyczaił się, że we własnej partii nikt nigdy nie mógł wstać i powiedzieć, towarzyszu Stalin, nie masz racji. To było niemożliwe. A tu była taka Wiera Koszczewa, którą rozstrzelana, ona już miała około 70, no ja już nie pamiętam. Ona wstała i powiedziała, no co ty tu... Tak to było na posiedzeniu. Co prawda to jest 1925 rok. Stalin jeszcze nie ten Stalin, którego nie ojciec narodów, ale już w pamięci on już składa listy, kogo on później rozstrzela. I on dokładnie zapamiętał, jak jego, ci większościowcy, którym on wystąpił z poparciem mniejszościowców. A za dwa tygodnie oni zebrali plenum i przegłosowali, że tu nam Stalin, u nas demokracja w partii komunistycznej. Wypisali na siebie wyrok śmierci takim niepodporządkowaniem. Tylko ja jeszcze dodam, a rok 20 i porażka i Stalin odpowiedzialny za załamanie, no, za niepowodzenie frontu południowego. Ja powiem tak, że Stalin był człowiekiem bardzo praktycznym. Jeśli trzeba było, to ze wczorajszym wrogiem jutro może się całować, no pakt Ribbentrop-Molotow. Poczytajmy rosyjskie gazety z 1937 roku, sowieckie, przepraszam, no po rosyjsku. No bo faszyści to najgorsze wrogowie komunistów. Raptem te wszystkie gazety pod dyktanto, pod batutę Stalina wychodzą. Piękny ustrój w Niemczech, narodowy socjalizm, bardzo bliski komunizmowi. To jest, co oni budują. Później Prawda przedrukowuje artykuły o Polakach z Frankusze Beobachter, tak główna gazeta nazywała się niemiecka. Kurczę, w Rosji piszą, że Polacy z tej gazety, że nie nadają się do współczesnego społeczeństwa. Niemcy planują, że Polacy mogą tylko, i to w Prawda taki artykuł, że Polacy mogą być tylko sługami u Niemców. Wprawdzie ja to osobiście przeczytałem. Także Stalin był człowiekiem bardzo praktycznym. Gdyby jemu trzeba było z Polaków zrobić największych zwolenników komunizmu, to by zrobił.
ale Polacy najbardziej nadawali się na straszak wielkiego terroru. W narodzie rosyjskim, nie tylko rosyjskich, przez 125 lat niewoli zakorzenione było takie poczucie, kto to jest Polak? Zawsze wróg władzy rosyjskiej, zawsze zdrajca, zawsze ten, który może wsadzić temu Rosjaninu nóż w plecy. Te wszystkie wasze powstania, no co to jest? No to jest nóż w plecy. My tu budujemy imperium, dajemy wam Polakom tyle tam wolności. Przecież macie autonomię do 31 roku, własne wojsko przecież. No przecież nie zamykamy szkoły, a wy tu drugie powstanie w 60. Taka świadomość była, taka propaganda z czasów carskich. Ile? 10 pokoleń ludzi rosyjskich było wychowane w tym, że Polak jest wrogiem. No i oczywiście nikt nie nadawał się lepiej niż Polacy na takiego zdrajcę. Może Żydzi, możecie mi powiedzieć, może Żydzi nadawali się. Z Żydami jest trudno, dlatego że w partia komunistyczna oparta na Żydach w momencie. Żydzi odgrywają, Polacy też, nie ulega wątpliwości, ale Żydzi o wiele bardziej aktywną rolę. Chociaż wśród tych na procesach pokazowych siedzi 40% Żydów, chociaż Żydzi. Także Żydzi i tam. Także, ale do Żydów po prostu nie doszła kolej. W 1953 roku Stalin planował wszystkich Żydów przesiedlić do Birobidżanu nad chińską granicę. No, śmierć Stalina po prostu tych Żydów uratowała. Także Polacy byli, wymienili się jakby rolami. W III Rzeszy Żydzi byli pierwsi, a Polacy drudzy, a w Rosji Żydzi drudzy, a Polacy byli pierwsi. Tylko tyle. Panie profesorze, to teraz, drodzy Państwo, wielki statysta, człowiek z pierwszych stron gazet, Józef Stalin, i omówiliśmy jego rolę. A teraz chciałem, drodzy Państwo, wrócić z powrotem do tej mikrohistorii, do postaci z drugiego planu, który jest bohaterem profesora Kuśnierza, mianowicie chodzi mi o konsula Karszo-Siedleckiego. Ten początek naszej debaty był dosyć smutny, bo mówiliśmy o zaniechaniach II Rzeczypospolitej, ale powiedzmy teraz o tym jednym sprawiedliwym, o człowieku, który nie godził się na tą politykę zapomnienia o Polakach na wschodzie, który walczył jak lew o ich interesy. Kto to był i co robił? Zgadza się, bardzo ładnie pan go tutaj określił. Tutaj mowa, szanowni państwo, jest o polskim, tak już powiedziałem, wybitnym według mnie dyplomacie. Mówię dyplomata, dlatego że on był członkiem korpusu dyplomatycznego, dlatego że zgodnie z polsko-sowiecką konwencją szefowie konsulatów generalnych mieli rangę dyplomatów, więc Jan Karszo-Siedlewski był na początku kierownikiem konsulatu generalnego w Charkowie, kiedy stolica ukraińska została przeniesiona w połowie 1934 roku do Kijowa. On objął placówkę w Kijowie, którą właśnie został polski, w tym czasie właśnie polski konsulat przekształcił się w konsulat generalny w Kijowie. Natomiast ta postać według mnie rzeczywiście zasługuje na to, żeby o niej pamiętać, żeby o niej mówić, dlatego że Karszo-Siedlewski był nie tylko bardzo dobrym analitykiem tego wszystkiego, co się działo, on też potrafił, jak to dobry analityk, przewidywać, do czego doprowadzą represje i do czego, jakie są cele systemu komunistycznego. Proszę państwa, w ostatnim raporcie przed odwołaniem do Warszawy jesienią 1937 roku, który sam nazwał Ostatni Testament, czy też Testament z terenu sowieckiego. To się później okazało, że wcale nie był to ostatni raport, bo tam jeszcze kilka innych napisał, ale w tym raporcie między innymi właśnie podkreślił, że to, co Sowieci właśnie robią u siebie, między innymi właśnie z Polakami, to prędzej czy później to państwo powtórzy wobec obywateli innych państw, a w pierwszej kolejności wobec Polski. Więc to była, przypominam, jesień 1937 roku. Ambasador Grzybowski, który wtedy kierował polską placówką w Moskwie, Wacław Grzybowski, w odrębnym piśmie do ministra Becka zanegował tą tezę, stwierdzając, że bolszewicy na pewno nie mają
No, nie są to ci sami bolszewicy jak w roku 20, więc na pewno nie mają, nie są w stanie właśnie w miarę szybko dokonać jakiegoś spustoszenia, czy też wywołać jakąś realną groźbę. Natomiast jak wszyscy pamiętamy, no, dwa lata później, we wrześniu 1939 roku, rzeczywiście społeczeństwo, ale już II Rzeczypospolitej bardzo szybko się przekonało zetknęło się z bolszewizmem i te represje, które miały miejsce w Sowietach, w zasadzie były powtórzone na obywatelach II Rzeczypospolitej, dlatego że właśnie były wywózki w roku 1940-1941, później był Katyń, który przecież też był dokonywany w tych samych miejscach, bardzo często właśnie przez tych samych oprawców stalinowskich i w ten sam sposób, szanowni państwo. Natomiast Karcz Osiedlewski na własną rękę starał się cokolwiek zrobić dla Polaków. Otóż nie tylko analizował, nie tylko opisywał to, co działo się w Sowietach. Zresztą bardzo często w jego dokumentach, kiedy tutaj mówiliśmy o tym, czy Polacy byli skomunizowani, czy też nie byli, otóż z relacji, z tych analiz Karcz Osiedlewskiego, tylko pamiętajmy, on analizował ludność polską, społeczność polską na Ukrainie. On nie przygotowywał raportów ogólnych odnoszących się do całego polskiego społeczeństwa w Sowietach. Otóż właśnie on bardzo często podkreślał, że są to patrioci, że są to ludzie, którzy rzeczywiście czasami nie znają języka polskiego, ale są to ludzie, którzy mają taką więź z duchową ojczyzną, z II Rzeczpospolitą. Bardzo istotnym oczywiście czynnikiem kształtowania polskości był katolicyzm i Kościół katolicki. Karcz Osiedlewski bardzo często właśnie o tym przypominał polskim zarówno ambasadorom, jak i ministrowi Beckowi, że należy zrobić wszystko, żeby ratować i wspierać Kościół katolicki w Sowietach, podkreślając, że sam nie jest katolikiem, bo rzeczywiście on nie był katolikiem, tylko kalwinem, ale zdawał sobie sprawę, że Kościół katolicki jest jedyną instytucją, która scala właśnie, która cementuje tą polskość, która jest w Związku Sowieckim. I proszę państwa, Karcz Osiedlewski zrobił też rzecz, której nie udało się żadnemu innemu zagranicznemu reprezentantowi. Otóż udało mu się spotkać z szefem NKWD na Ukrainie, Wsewołodem Balickim. Do spotkania doszło w dniu 31 marca 1935 roku w siedzibie NKWD. A dlaczego się z nim spotkał? Dlatego, że po tym, jak do polskiego konsulatu w Kijowie zaczęły dochodzić informacje o tym, że Polacy są wysiedlani, że są deportowani, że bardzo często dochodzi do rozdzielenia rodzin, że nie pozwala się na przykład polskim sierotom wrócić do krewnych w Polsce, otóż starał się, gdzie tylko mógł, spotykał się i podnosił te problemy z odnośnymi władzami sowieckimi. Stwierdzając, że to nic nie daje, zaczął ubiegać się właśnie o spotkanie z szefem NKWD. Do tego spotkania doszło. I tak jak powiedziałem, było to jedyne znane takie właśnie spotkanie na takim szczeblu. Proszę państwa, oczywiście to spotkanie nie dało prawie żadnych rezultatów. Znaczy jakieś tam drobne sprawy zostały załatwione, dlatego że NKWD-ziści wypuścili tam kilka osób, o których wspominał Karcz Osiedlewski. Kilka osób otrzymało zgodę na wyjazd do Polski, natomiast oczywiście nie był w stanie Karcz Osiedlewski zmienić tej sowieckiej polityki wobec Polaków. Zresztą tak na dobrą sprawę sam Balicki również nie mógł. Przecież to nie NKWD na Ukrainie decydowało o tym, żeby Polaków wywozić, a później rozstrzeliwać, tylko ten plan, ta decyzja zapadała zupełnie gdzie indziej, czyli na Kremlu. Więc, szanowni państwo, później rzeczywiście daje się odczuć, bo jak się analizuje właśnie materiały przygotowane przez Karcz Osiedlewskiego w porównaniu na przykład do innych
materiału, które były opracowywane przez innych naszych przedstawicieli dyplomatycznych, no to rzeczywiście te materiały były na pewno bardziej treściwe, bardziej analityczne. Tak jak już powiedziałem, była to postać, o której na pewno w kontekście właśnie tej ludobójczej polityki i tej bierności II Rzeczypospolitej wobec Polaków w Sowietach należy, wydaje mi się, pamiętać. Tak, ja muszę powiedzieć, że te raporty do państwa robią niesamowite wrażenie. To znaczy on pisze kolejne pisma. Tu się dzieje coś strasznego, prawda? Tu się dzieją koszmarne rzeczy. Musimy coś zrobić. Mobilizujmy się, interweniujmy. A tymczasem w 1936 roku dochodzi do exposé Józefa Becka, ministra spraw zagranicznych Polski, który wychodzi, to jest w książce pana profesora opisane, w Sowietach z wielkim niepokojem czekają na to expose i on mówi tak, a teraz porozmawiamy o prześladowaniach mniejszości polskiej za granicą. Wszystkie oddechy się wstrzymują, a on mówi, w Czechosłowacji wybito tam 3 szyby w domu polskim gdzieś w Cieszynie, prawda, czy jeszcze tam na Śląsku Cieszyńskim. No coś został zwolniony z pracy, tak. I został zwolniony, tak. No, to jest rzeczywiście straszne. Szanowni Państwo, tutaj to rzeczywiście to jest istotne. To jest taki, można powiedzieć, bardzo dobry dowód właśnie na to, w jaki sposób druga RP podchodziła do kwestii Polaków w Sowietach. Otóż to expose, ono oczywiście jest bardzo takie no, mocne poprzez właśnie dyplomatyczne milczenie. To jest właśnie wskazanie, gdzie właśnie sytuacja Polaków, prawda, jak ona była istotna, czyli w tym przypadku w ogóle nie była istotna. Natomiast to expose i tutaj Karszo Siedlewski sam pisał właśnie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dlatego że pytał właśnie, czy w końcu, czy na przełomie 1935 i 1936 roku, czy władze polskie zmieniły swój stosunek do Polaków. A pytał dlatego że 27 grudnia 1935 roku w Gazecie Polskiej, prorządowej Gazecie Polskiej, ukazał się artykuł Jana Otmara Bersona, Polacy w Sowietach. Berson, przypomnę, kilka miesięcy wcześniej został uznany za persona non grata i wydalony z Związku Sowieckiego, więc Karszo Siedlewski, czytając ten artykuł, zadał pytanie akurat Kobylańskiemu, czy ten artykuł został skonsultowany z ministerstwem, czy po prostu była to prywatna inicjatywa polskiego dziennikarza. No, jak się później okazało, to niestety była to tylko i wyłącznie prywatna inicjatywa Jana Otmara Bersona. Drodzy Państwo, więc przedstawiliśmy Państwu bohatera, zapomnianego bohatera, konsula Karszo Siedlewskiego, który wydaje mi się, że jest tutaj też bohaterem pana profesora i w tej książce dużo o jego staraniach, dużo się Państwo dowiedzą. I był on wielkim przeciwnikiem właśnie paktowania, ustępowania Sowietom. I tutaj mały cytat na koniec tej części. Otóż co on napisał w jednym ze swoich dokumentów o bolszewizmie i o bolszewikach? Mamy do czynienia z wrogiem, który się maskuje, ale faktycznie nas nienawidzi i stara się, gdzie może, niszczyć u siebie resztki polskości. Z bezceremonialnym chamem, który liczy się jedynie z brutalną siłą. Zgodzą się Państwo, że bardzo trzeźwy osąd sytuacji. Żałuję, że nie Karszo Siedlewski był ministrem spraw zagranicznych Polski w trakcie tych wydarzeń. Drodzy Państwo, a teraz teraz dziękuję bardzo obu panelistom za tą ciekawą dyskusję i oddaję głos sali. Pytania do profesora Kuśnierza, do profesora Iwanowa. Teraz tylko, gdzie jest pani? A, jest pani, tak? To jeden, musimy dać mikrofon. Ma pani? Tak, dobrze. Dobrze. To co, to jest? Niech pani... Więc ja chciałam tutaj poruszyć taką sprawę, mianowicie, że nie wiem, to tylko władze chyba sowieckie, takie przeciwne do Polaków zajmowały stanowiska, że oni oczywiście przez te powstania, ale tak to cały czas dla ludności Związku Sowieckiego, to Polska była oazą wolności w ogóle. I jest taka sprawa, że ja usłyszałam,
że na przykład ludność Finlandii była bardzo posłuszna. W ogóle wszystko robiła zgodnie z przykazaniami sowieckimi i była strasznie zdziwiona, że Polacy się tu buntują, powstania urządzają, a ich to samo spotyka, ciemiężenie, mimo że oni są tacy grzeczni i posłuszni. Więc tutaj to jest jedna sprawa. Tak, później chciałam, druga sprawa, to chciałam się zapytać, co się stało po tej likwidacji ludności polskiej w 1937-1938 roku z tą Marchlewszczyzną i Dzierżyńszczyzną. Czy ona dalej w jakichś szczątkowych zarysach istniała, czy też już w ogóle przestała istnieć. To rozumiem, że to jest pytanie do profesora Iwanowa. To już zanim profesorze pan szanowny odpowie, to ja cieszę ad vocem. Wie pani, no co, jeżeli mówi pani o czasach Wielkiego Księstwa Finlandzkiego, to rzeczywiście tak to wyglądało, ale przypomnę pani, że w roku 40 Finowie całkiem nieźle się bolszewikom postawili i podczas wojny zimowej bronili się wspaniale i dali przykład niesamowitego bohaterstwa w walce z najazdem bolszewickim, więc ja jestem absolutnym zwolennikiem Finów i biorę ich w obronę. Panie profesorze, o Marchlewszczyźnie i Dzierżyńszczyźnie. Ale dopiero w 40, a wcześniej, to kiedy były powstania polskie, to oni byli bardzo grzeczni. A oni byli pod butem przecież. Zrehabilitowali się podczas wojny zimowej za wszystko. Panie profesorze. No ja jestem świeżo, jakby wróciłem z tej Marchlewszczyzny, byłem przed chwilą. Represje 1936-1935 roku to jeszcze były łagodne represje, to jeszcze nie wszystkich mordowano. Także to jest jedyne miejsce we wschodniej Ukrainie, ta Żytomierszczyzna, ta była Marchlewszczyzna, gdzie prawdopodobnie i dzisiaj kościołów katolickich jest więcej niż cyrkwi prawosławnych. Ludność, muszę wam wytłumaczyć, język polski za Zbruczem, za Bugiem nigdy nie był wyznacznikiem polskości. Tam można spotkać takich patriotów polskich, nigdy nie mówiących w języku polskim. Polskość tam polega zupełnie na czymś innym. Przede wszystkim oczywiście na katolicyzmie, na wierze katolickiej. Żytomierz, nie wiem, czy ktokolwiek był w Żytomierzu, to jest prawdopodobnie jedyne ukraińskie miasto, które nadal wygląda jak, ja nie wiem, jak Lomża czy coś. Wszędzie kościołów do dnia dzisiejszego w centrum prawie tyle samo, ile cerkwi prawosławnych. I procent ludności polskiej na tej Żytomierzczyźnie jest o wiele większy niż w Lwowie, w Tarnopolu, w tych terenach, bo tam ludność wyjechała, bo tam nie było jakby podczas wojny no, ludobójstwo Polaków. Jakby no, nie było tego, co było na Wołyniu i tego. Także Polacy nadal są. Są kościoły, są tradycje polskie, są szkoły polskie, tylko w tych szkołach już niestety większość po ukraińsku, tylko jeden język polski jako język niewykładowy. Nazywa się Szkoła Polska, ale język polski tylko jeden. Ale dzieci, młode pokolenie wiedzą, że są Polakami, chodzą do kościołów. Przyjeżdżają bardzo prężne księża z Polski, którzy uczą się języka, mówią takim dziwnym polsko-ukraińskim językiem, nauczyli się. Ale ja byłam w tym Marchlewsku, teraz nazywa się Dowbysz. To ksiądz ma szkołę baletową, i później jakąś piękny chór ma, który całe miasteczko, to jest chyba 4 czy 5 tysięcy tam mieszka. I jeszcze co ciekawego powiedziałem, to jest jedyne miejsce na Ukrainie, gdzie odbywa się polonizacja miejscowej ludności. Ja mówię, może on coś się pomylił czy coś. Się okazuje, że jeżeli rodzina mieszana, katolik żeni się z prawosławną, to rodzina woli pójść do kościoła, bo nadal
takie poczucie, że Kościół to jest coś lepszego. I lepiej my będziemy, ale to tylko w tym regionie. Tego gdzie indziej na Ukrainie nie istnieje. Także jeżeli ktoś chce zobaczyć taką Polskę, taką dziwną, mówiącą ukraińsko-rosyjskim językiem, to zapraszam właśnie na tą Marchlewszczyznę, która istnieje do dnia dzisiejszego. Oczywiście nie ma administracyjnie żadnego rejonu polskiego, ale polskość tam w duszach Polaków. No i tam jeszcze coś było. Nie, o Finlandii już... O Finlandię. To już załatwiono. Ja może tylko chcę dodać. W narodzie rosyjskim, mimo tego, co przeżyli Polacy rosyjscy, nie ma niechęci wobec Polaków. Dlaczego? Mimo tego, że istnieje taka niesamowita polakożercza literatura. Bo dzisiejszy naród rosyjski to jest naród podzielony mniej więcej na pół. Tych, którzy siedzieli w obozach i tych, którzy pilnowali ten naród. Można tak powiedzieć. I ta lepsza część narodu rosyjskiego naprawdę, kiedy zobaczyła w pierwszym programie telewizji rosyjskiej film Wajdy, a ten film był dwukrotnie pokazany w pierwszym programie, to ta cała część narodu płakała i następnego dnia pod ambasadą polską poszli i złożyli kwiaty. To nie dotyczy tej drugiej, która czyta różne książki o tym, że Katyń zrobili Niemcy i w dzisiejszej Moskwie czy Sankt Petersburgu wcale nie mniej polonofilów niż polonofobów. Ja bym tak powiedział. A, czyli optymistycznie. Kochani Państwo, pytania? Proszę bardzo. Pytanie będzie naiwne, ale w 20 roku, już po wojnie polsko-bolszewickiej, wiadomo było, część Polski zaznała tej rozkoszy. Czy w momencie podpisywania traktatów nie rozważano takiej opcji, żeby tych Polaków, którzy zostaną po drugiej stronie, żeby jednak do Polski sprowadzić? Dziękuję. Może pan profesor Kuśnierz. No tutaj artykuł 6 traktatu ruskiego właśnie mówił o tym, kto może być do Polski, tak, 7 to mówił o prawach mniejszości polskiej, natomiast 6 mówił o grupach mniejszości, o grupach Polaków, którzy mogli się repatriować, więc poza tym, no oczywiście dość dużo takich osób repatriowało się do Polski, dlatego że do grudnia 1922 roku wróciło około 1 200 000. Tutaj od razu trzeba podkreślić, że nie wszyscy byli etnicznymi Polakami, a wręcz Polacy stanowili mniejszość i to można powiedzieć zdecydowaną mniejszość, dlatego że wśród tych 1 200 000 osób Polaków było, ja mówię etnicznych Polaków, było tak ponad 440 000, więcej było na przykład etnicznych Białorusinów. Później jeszcze ta repatriacja trwała w roku 23-24, tam już zdecydowanie mniej wróciło, tam było mniej więcej 35-36 000. Więc pewna część ludności wróciła, ale głównie wracali ci, którzy na przykład musieli ewakuować się podczas wojny, czyli ci, którzy po prostu, zresztą oni mieli preferencje, jeżeli chodzi o repatriację, więc przede wszystkim wracali, w najlepszej sytuacji były te osoby, które przed wybuchem I wojny światowej po prostu mieszkały na terenach byłego zaboru rosyjskiego, które weszły w skład państwa polskiego, czyli po prostu te osoby zazwyczaj wracały w swoje rodzinne tereny. Natomiast, szanowni państwo, trzeba tutaj podkreślić, że na początku lat 20. państwo polskie, no, można powiedzieć, nie do końca chciało, żeby wszyscy się stamtąd repatriowali, tylko zakładano, że po prostu jeżeli będzie jakaś większa mniejszość polska, to będzie po prostu siła Polski no, troszeczkę większa. Oczywiście to były mrzonki, tam też myślano, że może jakaś ekspansja gospodarcza nastąpi dzięki tym Polakom. Natomiast to z tych mrzonek bardzo szybko się oczośnięto, więc tam
w latach 23-24 władze polskie zdały sobie całkowicie sprawę z tego, że nie może być mowy o jakimkolwiek utrzymaniu, jak to podkreślano, polskiego stanu posiadania nad Dnieprem. Więc nie wiem, czy odpowiedziałem na pani pytanie, natomiast ta repatriacja miała miejsce, aczkolwiek zdecydowana większość Polaków autochtonów, którzy mieszkali na tych terenach jeszcze z czasów I Rzeczypospolitej, po prostu tam została. To zanim jeszcze przekażemy następnej osobie głos, to jeśli panowie pozwolicie, jeszcze na chwilę znowu wyjdę, ale nie mogę się powstrzymać ze swojej roli prowadzącego. Wie pani, ja z kolei mam na to taki pogląd, że nie Polaków trzeba było sprowadzać do Polski, tylko Polska powinna pójść do nich. To znaczy, nie wiem, czy wiecie państwo, że w momencie, kiedy toczyły się pertraktacje polsko-sowieckie w Rydze, Mińszczyzna była w rękach polskiego wojska, Kamieniec Podolski był w rękach polskiego wojska i całe Podole. I myśmy, mimo że wygraliśmy Bitwę Warszawską, mimo że Sowieciarze byli bardzo spolegliwi w Rydze, to oddaliśmy te tereny i polskie wojsko się wycofało i oddało to, co zajęło, a potem... Wiecie państwo, że największe miejsce kaźni, najwięcej grobów jest właśnie pod Mińskiem, w Kuropatach, w Kamieńcu Podolskim, potworne zbrodnie na Polakach. Moim zdaniem akurat tej ziemi nie trzeba było oddawać, trzeba było tam zostać. Kochani państwo, to jeszcze może komuś innemu damy szansę, wie pani. Pan, proszę bardzo. Chciałbym spytać o taką rzecz. Po podpisaniu traktatu ryskiego, czy jakieś zmiany zaszły w polskim MSZ-cie? Czy byli ludzie, którzy odeszli z ministerstwa, czy zrezygnowali z pracy jako swojego rodzaju protest przeciwko temu, co się stało? Ja może powiem. Po pierwsze, to jest 21 rok. To jeszcze polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest w zarodku praktycznie. Przecież główny rozmówca to jest Roman Dmowski, który był w Rydze, Leon Wasilewski, który tam był. Roman Dmowski był zdecydowanym przeciwnikiem Piłsudskiego w sprawie Polski wieloetnicznej. Chciał, i to jest jego słynna, te jego słynne słowa, wyciąłem wrzut miński, tak on powiedział po tym. Chociaż Mińsk w porównaniu z Wilnem wcale nie był mniej polskim miastem niż Wilno. To byli absolutnie podobne. Panie profesorze, a z Pińskiem? Tak. Gdzie w ogóle Polaków nie było, prawda? No a powiedzmy, Mińszczyzna, przecież to jest ojczyzna Mickiewicza. Mińsk, gdzie Mickiewicz. Ja pamiętam, kiedy syn Mickiewicza przyjechał, to już był chyba 80 rok, 19, to szlachta mińska syna do Nowogródka na rękach niosła, to jest prawie 100 kilometrów. To byli bardzo patriotyczni ludzie, którzy nie zgadzali się co. No i marszałek Piłsudski dostał również propozycję nie tylko Litwy Środkowej, ale Litwy Południowej, żeby stworzyć coś podobnego, mini republikę na terenie mężczyzny. Że szlachta mińska zresztą Wojsko Polskie jest w Mińsku. 7 października, na ile pamiętam, Wojsko Polskie weszło i było do 12, jeżeli nie mylę. Troszkę chyba dzień czy dwa później, ale to są te... No właśnie. Wielki dramat. Także nikt tam nie protestował, ale praktycznie Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych jeszcze nie ukształtowało się. To po prostu, ja nie pamiętam, Leon Wasilewski, on był przez jakiś czas ministrem, tak? Spraw zagranicznych. No to byli ludzie, którzy po prostu byli nabierani dla jakichś doraźnych prac, do jakiejś funkcji, a jeszcze nie istniała służba dyplomatyczna, jeszcze nie powstali konsulaty, ambasady polskie na całym świecie, także praktycznie nie było komu protestować. No i później Polska była tak wyniszczona wojną, że wielu ludzi w Polsce byli zadowoleni z tego pokoju. Niezadowoleni byli ci, którzy pozostali poza granicą ryską i byli przekonani, że dla nas to zabory jeszcze się nie skończyli, ale też tam było takie przekonanie, że przecież Polska nas nie zastawi. No bo przecież wojna na dzień rozpocznie się ponownie.
To w tych, w Bryzyńcach tam to się pisze, oni byli przy, no jak to, nie zostawią nas. Czy profesor Kuśnierz chce dodać parę słów? Ja tylko króciutko. Ten traktat, oczywiście te zapisy traktatów wzbudzały potężne kontrowersje i tam no, miały miejsce różnego rodzaju protesty, jakieś pisanie listów, pochodzące z mniejszczyzny, a późniejszy właśnie rektor Uniwersytetu w Wilnie, Uniwersytetu Stefana Batorego, nazwał zapisy tego traktatu historyczną zbrodnią. Protestował biskup kamieniecki. Natomiast no, jeżeli chodzi o MSZ, no to wiadomo, no to była linia. Pewne zapisy zostały, na te zapisy po prostu nasi przedstawiciele się zgodzili i tyle. No to było, no, więc przyjęto to po prostu jako, tak jak tutaj profesor Iwanow powiedział, no, pora skończyć tę wojnę i ukształtować w końcu tą granicę na wschodzie. Dodatko, jak można było oddać coś, co już się zdobyło, prawda? No to jest ten problem. Natomiast jeżeli chodzi o środowisko, odpowiadając na pańskie pytania, to był taki wspaniały człowiek, nazywał się Edward Wojniłowicz, fundator zresztą Czerwonego Kościoła w Mińsku. Tak, chciałeś powiedzieć, ostatni bojar białoruski, prawda, który... Tak. No, gdyby ktoś z was, nie wiem, czy ktokolwiek był w Mińsku białoruskim, wiecie, jak wygląda dzisiaj Mińsk białoruski? Plac Niepodległości, no nie wiem, Plac Piłsudskiego w Warszawie, no samy centrum Mińska. Symbol Mińska to jest Czerwony Kościół, który tam znajduje się. I wielki portret kogo? Wojniłowicza. 2 lata temu w Mińsku jest kilkaset tysięcy katolików, możecie sobie wyobrazić. W Mińsku w nowych dzielnicach budują się kościoły. Łukaszenka ma bardzo dobre stosunki z Watykanem. Tam inne skomplikowane pytania, których no nie będę zaraz ruszał. Ale kilka lat temu do Mińska wrócili prach Wojniłowicza. Przywieźli, on był pochowany w Bydgoszczy. I co jeszcze ciekawe, że Kościół katolicki białoruski wystąpił o beatyfikację Wojniłowicza. I proces beatyfikacyjny ruszył, już tam pierwsze, mnie się wydaje, etap już skończył się. I dzisiejsza Białoruś, można kochać czy nie kochać tego Łukaszenkę, ale to jest kraj rzeczywiście autentycznej tolerancji religijnej. Tam jest mniej więcej 30% katolików, może 25% i większość oczywiście prawosławna. Ale tam nigdy nie było coś takiego jak na Bałkanach, gdzie z jednego narodu powstało 2 narody, Chorwaci i Serbowie. Jest jeden naród, ale różne religie. Tam tego nigdy praktycznie nie było. I granica między polskością i białoruskością na Białorusi była zawsze bardzo płytka, bardzo płytka. Ja z tych okresu międzywojennego, partia komunistyczna przychodzi, mówi, jesteście Polacy. Dobrze, jesteśmy Polacy. Za 5 lat zmienia się polityka. Nie, jesteście katolicy Białorusi. Dobrze, jesteśmy katolicy Białorusi. Najważniejsze, że jesteśmy katolicy. No i dobrze, tak to. Wspaniały Edward Wojniłowicz, będąc w Bydgoszczy, wcześniej w Warszawie, tworzył takie środowisko skupiające ziemian i nie tylko z mniejszczyzny, właśnie ludzi, którzy mieli poczucie, że w II Rzeczpospolita i pozostawiła właśnie, ich ziemię na... Przepraszam, i ten Wojniłowicz, na ile ja pamiętam, on najgłośniej protestował przeciwko oddaniu Mińska, bo on był katolik, fundator kościoła, najbogatszy katolik prawdopodobnie w Mińsku, bo ten kościół zbudowany na jego, z jego funduszy, z jego... On zapłacił za to wszystko. I teraz z Bydgoszczy jego prochy wrócili do Mińska i rzeczywiście to jest piękna, piękna karta. Kochani Państwo, ostatnie pytanie. Czy ktoś jeszcze? To jeszcze dajmy tutaj Panu. O, przepraszam, ale wie Pani, mamy ograniczony czas. Proszę Panów, Panowie mówili wyłącznie o zaniechaniach Polski wobec Polaków za wschodnią granicą. Ale czy znany jest Panom taki fakt, czy on jest jakoś do odkrycia w źródłach? Bo ja dowiedziałem się od człowieka, który służył jako
dowódca strażnicy w batalionie Iwieniec, czyli właśnie naprzeciwko Mińska, na granicy polsko-sowieckiej, że służył w latach 32-36. Tylko że ja niestety nie zapytałem, w którym roku to zdarzenie miało miejsce. To znaczy po tym, jak zaczęto Polaków wywozić, czyli pewnie lata były to 35-36, tam zresztą ludność polska wywożona przepędzała bydło na polską stronę. Krótko po tym ogłoszona została mobilizacja na granicy. KOP spodziewał się wojny polsko-sowieckiej. Więc czy to jakoś znajduje potwierdzenie w źródłach? Czy panowie coś na ten temat potrafią powiedzieć? Tak, jak najbardziej w źródłach jest. Jest specjalne rozporządzenie z Związku Komisarzy Ludowych, Rady Ministrów, powiedzmy, Związku Sowieckiego, o oczyszczeniu pasa przygranicznego. To jeszcze 35 rok. 20 kilometrów od granicy żadnych Polaków nie powinno było praktycznie zostać. Ta Marchlewszczyzna, Dzierżyńszczyzna znajdowała się na samej granicy. I takich przypadków, kiedy ludność polska uciekała przez granicę do Polski, to było kilka, może kilkanaście. Oczywiście Armia Czerwona robiła wszystko, żeby do tego nie dopuścić, ale chcę powiedzieć, to jest taki troszeczkę ruski albo sowiecki bałagan. To nie są Niemcy, którzy oczywiście działali bardzo skutecznie pod tym względem. Ja znalazłem taki dokument, 37 rok, już operacja polska. Do polskiej wsi wkracza oddział NKWD, żeby wszystkich tam wywieźć, mężczyzn rozstrzelać. I ta wieś tak przyzwyczaiła się do tego, że im grozi ta deportacja, że oni mieli takie czujki. Jak tylko zbliżał się ten oddział NKWD, ci, którzy siedzieli na czujkach, dawali znaki, wszyscy uciekali do lasu. Ten oddział przyjeżdżał, w końcu ich oczywiście wysiedlono. Ale przez rok oni dawali w taki sposób radę. To jest taki ruski bałagan, przepraszam. Czy NKWD przyjeżdża, a oni po prostu mogli w ten sposób uciekać. Była jeszcze możliwość uniknięcia, na przykład wielu osób zagrożonych wysiedleniem, rozstrzelaniem i tak dalej, wyjeżdżali do innych regionów Związku Sowieckiego, głównie do tych, gdzie potrzebne były ręce do pracy. I w taki sposób przetrwali. Nawet nie wiemy, bo to nie jest udokumentowane, to tylko we wspomnieniach tego. Ale to, że Iwieniecki, ten Wołożyński pułk, bo to należał Iwieniec do pułku Wołożyńskiego KOP-u, spotykał się właśnie z masowymi uciekami. To jest w dokumentach. To jest w dokumentach. Proszę. Ze strony polskiej, to nie słyszę. W KOP-ie? Tak. Trudno mi odpowiadać na to pytanie, tak nie wiem, czy akurat wtedy, znaczy poza tym trudno też mówić, bo tutaj tak, pan mówi właśnie, czy jest drugi, czy jest któryś, więc natomiast jeżeli chodzi o te ucieczki jeszcze, bo to też jest bardzo ciekawy wątek. Proszę Państwa, właśnie w Centralnym Archiwum Wojskowym, kiedy rozpoczęły się właśnie te masowe represje przeciwko Polakom w roku 1937, no to do odpowiednich oddziałów właśnie KOP-u przyszła informacja w zasadzie, znaczy takie pismo, w którym pytano, czy wobec zwiększonej represyjności systemu sowieckiego, czy przybywają właśnie jacyś uchodźcy, czy jest więcej właśnie tych uciekinierów. No i tam w zasadzie dwie albo trzy odpowiedzi na te pisma się pojawiły. No i tam właśnie odpowiedź brzmiała, że po prostu nie ma takich
uchodźców z terenu sowieckiego. Proszę Państwa, uchodźcy, czy też uciekinierzy, bo to chyba bardziej jest adekwatne określenie, naprawdę na masową skalę albo o wiele większą skalę pojawiali się w Polsce, ale w czasach Wielkiego Głodu, czyli wtedy, kiedy ludność masowo głodowała i umierała z głodu. Co prawda przy granicy z Polską ten głód i tak nie był tak bardzo drastyczny, jak na przykład gdzieś tam w stepie ukraińskim, czyli po prostu tam na wschód Ukrainy. Natomiast no, tutaj te represje z lat 35-37 miały po prostu inny charakter, no choćby na przykład w latach 37-38 ludzie byli niepewni, co ich czeka, natomiast no tak jak Sołżenicyn pisał, jednak się łudzili, że może to nie ja, że po prostu powszechna pewność, że jest się niewinnym właśnie prowokowała takie reakcje, czyli brak jakiejkolwiek reakcji, aresztowali sąsiada, ale no pewnie niewinny, ale może winny, ale przecież ja nie jestem winny, więc nie było właśnie takiego zorganizowanego jakiegoś eksodusu, tak jak to miało miejsce na przykład w latach 1932-1933. Natomiast proszę Państwa, jeszcze tak na koniec już, zachowały się niektóre ankiety pisane właśnie przez polskich funkcjonariuszy z tymi uciekinierami ze Związku Sowieckiego właśnie z roku 1933. I tam akurat oczywiście tych ankiet jest niewiele, więc to naprawdę trudno jest mówić tutaj o jakimś takim, wysnuwać na podstawie kilku tych ankiet jakieś głębokie wnioski na temat właśnie polityki, ale w każdym razie osoby, które deklarowały i były polskiej narodowości, no to generalnie tym uciekinierom pozwalano zostać w Polsce. Natomiast osoby, które były jakiejś innej narodowości, no to po dokładnym przepytaniu po prostu odstawiano je z powrotem i przekazywano stronie sowieckiej. Kochani Państwo, to już niestety musimy kończyć. Drogie, to może w podgrupach. Ale to cały początek, chyba Pani nie była na początku, cały początek, pierwsze pół godziny to analizowaliśmy. Tutaj. Tak. To wszystko było to w podgrupach może, ale to wszystko było na początku. Tu pan profesor Kuśnierz wskazał na trzy główne powody węzłowe. Kochani Państwo, a jeszcze dodam do tego, co panowie mówili, jeżeli chcecie Państwo wiedzieć, jak wyglądały ucieczki z Sowietów i trasy przemytników ludzi, to przeczytajcie powieść Sergiusza Piaseckiego Bogom Nocy Równi, a także powieść Piąty Etap, wydane przez wydawnictwo LTW, które również wydało książkę profesora Kuśnierza Nas Polaków Nie Ma Kto Bronić, o której dzisiaj dyskutowaliśmy. Znakomita rzecz. I tak jak obiecałem, trzy książki z autografami Państwo dostaną. Reszta z Państwa niestety będzie musiała kupić. Są książki przygotowane dla Państwa na stoisku LTW. I teraz każdy z nas, trzech jak tu jesteśmy, zada Państwu jedno pytanie i tradycyjnie ten, kto pierwszy odpowie, dostaje książkę i proponuję, żebyśmy zaczęli od głównego bohatera wieczoru. Profesor Kuśnierz zadaje swoje pytanie, a ja obserwuję salę. To nie będzie trudne pytanie. Kto był ostatnim polskim ambasadorem w Moskwie w okresie międzywojennym? Wacław Grzybowski. Tak. Brawo, jest. Książka dla Pani. Zapraszamy od razu po książkę, a potem po autograf w ostatniej części naszego spotkania. Teraz pytanie, drodzy Państwo, zadaje profesor Iwanow. Wacław Grzybowski. Też proszę głośno odpowiadać. Ja zadam takie pytanie, które dla wszystkich będzie, tak mi się wydaje, ciekawe. Kilka lat temu w Rosji zostało przeprowadzony konkurs pod tytułem Imię Rosji i wytypowano 100 najwybitniejszych Rosjan. I wśród tych 100 najwybitniejszych Rosjan było 5 Polaków. Jeden z nich był w 10, który zajął jakby pierwsze miejsce. Ja no nie wiem, czy 5, no, albo tego lidera, proszę. Do tego lidera. Żeby ktoś... Kto, proszę? Dmowski? Nie, nie. Dzierżyński był drugi. Drugi. A proszę o odpowiedź, czy to był żołnierz może?
Czy dyplomata? Nie powiem, bo to od razu wierzy, powiem, że... Wyszyński. Nie, Wyszyński w ogóle nie. Dobrze, ja powiem. Piąte miejsce zajął taki Juri Olesza. To jest pisarz, no, w Polsce mało znany. Później bohaterka, pierwsza założycielka baletu rosyjskiego, Matylda Krzesińska, oczywiście. No i ojciec również, Nierzyński. No później Dzierżyński, który był drugi, no a pierwszy, no marszałek Polski. Próbowałem to Państwu podpowiedzieć, ale książka zostaje. Profesorze, jeszcze jedno pytanie. No musi ktoś wygrać tą książkę. Łatwiejsze pytanie. Tak jest. Kurczę. No, które jest na dzień dzisiejszy najbardziej polskie miasto na Białorusi? Gdzie jest 90% Polaków, może ktoś... Nie, no Mińsk, 90%. Nie, tam jest 2 miliony. Nie, Białorusi. Grodno padło. Grodno. Ale Grodno to rzeczywiście tam jest prawie 49% Polaków, ale to jest takie miejsce na historycznej Wileńszczyźnie, gdzie jest 90% Polaków. No niedaleko Radoń, rzeczywiście, ale większe. To jest Radoń, to jest do tego rejonu należy, a stolica tego rejonu, tam jest 90% Polaków. No, Turgiele po tej stronie. To jest granica, która nazywa... Wołkowysk padło. Wołkowysk to z drugiej strony. To jest granica, gdzie kolega nazywa to granica polska-polska. I tam... Kto? Nie. Szczuszyn to też tam, a to jest koło Wilna, no, koło Raduń, no, należy do tego rejonu. Na pierwsza litera. W. W. No, to jest rejon duży, tam jest w tym rejonie 150 tysięcy ludności, to jest dużo. Dobrze, czy podajecie to się jeszcze... Państwo. Dobrze, nie, ja proponuję uznać Raduń. Rady, no dobrze. Dobrze, to no zapraszam pan. Przepraszam, to Woronów to się nazywa. No nie. No właśnie. I tam jest taka śmieszna historia, granica ta polska. Ksiądz podchodzi pod granicę i tak w niedzielę. Dobrze, czy pan... Unii Europejskiej. Dobrze, jeszcze jedno pytanie, czy uznajemy zwycięzcę? No jak powiesz, ty jesteś rządzie. No jeżeli ma pan profesor pomysł na pytanie, to może być jeszcze jedno pytanie. Ale naprawdę już prosimy... No. Najsłynniejszy cmentarz polski na terenie dzisiejszego Związku Sowieckiego, Lyczakowski w Wilnie. Drugi to jest Rosa, a w Mińsku jak cmentarz, też polski. Jak się nazywa? Gdzie pochowani wybitni Polacy. Nie, w samym Mińsku, w centrum. Dzisiaj to jest cmentarz katolicki, bardzo zadbany. U Piaseckiego na ten temat mnóstwa. Kurczę. Panie profesorze, no dzisiaj zagieł pan salę trzema pytaniami. Słucham? Piłsudski? Nie Piłsudski. Dobrze. Kto jest jednocześnie ojcem opery białoruskiej i opery polskiej? Kto powiedział? Maniuszko, pani z tyłu, kobiecy głos. W centrum Miska stoi wielki pomnik Maniuszce. Brawo. To jest naprawdę wyczyn. Odpowiedzieć na pytanie profesora Iwanowa. Także w pełni zasłużona książka. Proszę bardzo. Dobrze. I teraz ja już kończę to ciosem szpady. Numer rozkazu Jeżowa, który rozpoczął operację polską NKWD. 0040. Nie 7. 4. 8. Dobrze. Brawo, 8-5. I prosimy zwycięzcę. To pani, dobrze, brawo. Kochani Państwo, ja Państwu dziękuję za tę debatę. Dziękuję profesorowi Kuśnierzowi, który przyjechał do nas kawał Polski, bohaterowi dzisiejszego wieczoru.
Dziękuję profesorowi Iwanowowi, który nas wsparł. Dziękuję IPN-owi, wydawnictwu LTW. Nazywam się Piotr Zychowicz, reprezentuję Fundację Rodacy 37. Zapraszam Państwa do kupienia książki w super promocyjnej cenie. Profesor Kuśnierz teraz jest do Państwa dyspozycji, a ja Was proszę, drodzy Państwo, o jedno. Opowiedzcie dwóm albo trzem osobom tą historię, którą dzisiaj usłyszeliście. Dziękuję bardzo.